tutaj się miesza szum lasu z szumem morza. I dla mnie, jako dla artysty, który się zajmuje tworzeniem muzyki, jest niezwykle ważne, żeby mieć, powiedzmy, czyste płótno do malowania. Więc nawet dzisiaj rano, zanim się z Państwem spotkałam tutaj, nagrywaliśmy taki utwór. Jakoś tak. Moja relacja z Gdynią zdecydowanie to przyjaźń. To nie jest koleżeństwo, bo ta relacja jest zbyt intymna, by nazwać ją koleżeńską. W Gdyni celebrowałam bardzo wiele moich takich prywatnych sukcesów, chociażby jak narodziny mojego syna. Ale też Gdynia, a dokładnie Park Trójmiejski Krajobrazowy, usłyszał za dużo moich tajemnic, żebyśmy mogli powiedzieć, że to tylko relacja koleżeńska. To jest przyjaźń. Najbardziej w Gdyni lubię slow life. Jeśli chodzi właśnie o moje życie zawodowe, które jest bardzo intensywne, bardzo zabiegane. Często za szybko dzieją się rzeczy w mojej pracy. To Gdynia daje mi tą minutę dla siebie. To byłby Trójmiejski Park Krajobrazowy przy Pustkach Cisowskich. Tam zbieram wenę i pomysły, ale też oczyszczam się tam ze swoich frustracji. No jakby badania wszystkie pokazują ten pozytywny wpływ natury na przywrócenie dobrostanu w naszych umysłach, więc ja z tego korzystam i jak najwięcej spaceruję po parku, po lesie. Chociażby Osada Rybacka. To jest takie tylko moje miejsce, bo najczęściej tam jadę sama i to rankiem o świcie. Żeby zejść na plażę przy Osadzie Rybackiej, trzeba pokonać kilka kondygnacji schodów. Takie moje magiczne miejsce, w którym też trochę tego ruchu można uskutecznić. Zdecydowanie portem. Tutaj zacumowałam, mało tego, sprowadziłam tutaj praktycznie całą swoją rodzinę, więc no, ciężko by było wypłynąć stąd na dłużej. Polecam i pozdrawiam. Sarsa.